Hej, tu Karolina, witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was niesamowity przepis i nieskromnie przyznam, że jest to mistrzostwo świata. Przepis na wegańskiego Kinder Maxi Kinga. Starałam się na 120%, żeby ten przepis był bardzo, bardzo zbliżony do tego tradycyjnego Maxi Kinga. W tym celu nawet Marcin kupił prawdziwe Maxi Kingi, był zmuszony, żeby je jeść i potem zdawać mi relacje, jak to smakuje, jaka powinna być konsystencja. Gdy w końcu po kilku próbach zrobienia Maxi Kingów udało się opatentować idealną recepturę, przychodzę z nią do Was. Jak sami zobaczycie, jest to bardzo proste i nie potrzebujecie na serio żadnego zaawansowanego sprzętu, więc na samym początku będziemy potrzebować twardą część mleka kokosowego, więc pamiętajcie, żeby wcześniej, najlepiej noc wcześniej, włożyć mleko kokosowe do lodówki i po prostu poczekać, aż wytrąci się ta taka twarda część tłusta. Potem dodajemy mąkę ziemniaczaną, która będzie takim zagęstnikiem. Dodajemy również syrop klonowy, który jest słodzikiem. Możecie dodać jakikolwiek chcecie słodzik, ale polecałabym właśnie płynny słodzik, może być syrop z agawy czy coś takiego. Potem dodajemy również aromat waniliowy oraz sól. Podgrzewamy, aż wszystko się stopi. Gdy masa zacznie być coraz cieplejsza, zauważycie, że naprawdę znacznie zaczyna gęstnieć i właśnie o to nam chodzi. Cały proces gotowania potrwa dosłownie kilka minut i gdy zobaczycie, że masa jest, tak jak widzicie tutaj na filmie, taka bardzo gęsta i jest to taki ciągnący się, wręcz troszeczkę gumowaty produkt, to wtedy wyłączcie gaz, zdejmijcie spalnika i dodajcie olej kokosowy. Jeśli chodzi o ten olej kokosowy, teraz należy go po prostu troszeczkę jakby wmieszać i zobaczycie, że tak to się Wam trochę zważy, ale to nic nie szkodzi. Potem należy odczekać, aż ta masa ostygnie i gdy ostygnie, włóżcie ją do lodówki do momentu, gdy ten olej kokosowy z powrotem stężeje, ale nie będzie już po prostu płynny, będzie taki mięciutki. Gdy to się stanie, wtedy zblendujemy całą masę, dlatego nie musicie się przejmować, jeśli na przykład podczas podgrzewania zrobiły Wam się jakieś grudki. Należy masę zblendować, gdy już będzie chłodna i wtedy przygotowujemy papier do pieczenia i będziemy formować nasze Maxi Kingi. To co ja robię, to po prostu wykładam kilka łyżek tej masy i robię taką nieckę w środku. Robię po prostu taki wąwóz, potem do którego po prostu włożę nasz karmel. Więc tutaj radzę Wam się jakoś tam do tego mniej więcej przyłożyć, bo od tego zależy, jak Wasze Maxi Kingi finalnie będą wyglądały. Więc ja tutaj robię te łódeczki z połowy masy. Ogólnie Maxi Kingów wychodzi 5, więc ja po prostu formuję 5 takich łódeczek z dziurką w środku. Umieszczam to w zamrażalniku na około 2 godziny i w tym czasie powinno się Wam to właśnie tak zamrozić, być bardzo twarde i wtedy radzę Wam, żeby odkleić te Maxi Kingi od papieru i ułożyć nasz karmel. Niestety nagrywanie karmelu nie zostało zarejestrowane, ponieważ nie wiem, gdzieś zgubiłam ten klip. Niemniej karmel to są zblendowane daktyle z olejem kokosowym i z syropem klonowym i odrobiną soli. Więc nie jest to żadna filozofia. Wszystko Wam tutaj ładnie opiszę na moim blogu, proporcje jakie użyłam. No i gdy ten karmel jest ułożony, jeszcze układamy kolejną warstwę tej białej masy. No i przykrywamy po prostu tak, żeby to wyglądało bardzo ładnie i żeby było w miarę tak równomiernie rozłożone i cały karmel był przykryty. Potem odwracamy Maxi Kingi na drugą stronę i dociskamy, żeby ta powierzchnia na górze również była taka ładna, płaska, żeby te Maxi Kingi były po prostu takie ładne, dość płaskie i z pewnością proste, żeby nie było jakichś tam górek. Teraz tą masę z powrotem wstawiamy do zamrażalnika, więc po 2 godzinach ta masa powinna już być twarda, ale szczerze mówiąc polecam Wam, żeby potrzymać ją trochę dłużej. Możecie ją zostawić nawet na całą noc.
W tym czasie przeprażymy orzechy laskowe i trzeba to zrobić, ponieważ orzechy laskowe nieprzeprażone nie mają aromatu, no i chcemy też się pozbyć tej skórki, która jest trochę kwaśna i gorzka. Gdy już przeprażymy orzechy, wtedy zdejmujemy tą skórkę po prostu pocierając w dłoniach, a następnie siekamy. Można posiekać nożem albo użyć, tak jak ja, takiego robota kuchennego lub nasadki do blendera. Wtedy uzyskamy malutkie kawałeczki orzechów. Gdy nasze Maxi Kingi będą bardzo twarde i bardzo zmrożone, roztapiamy czekoladę w kąpieli wodnej. Ogólnie całą instrukcję prażenia orzechów oraz roztapiania czekolady znajdziecie w mojej książce. Jeśli jej nie posiadacie, to na mojej grupie na Facebooku wstawię po prostu screenshoty, zdjęcia z mojej książki. Tam znajdziecie dokładny instruktaż, jak właśnie przyprażyć te orzechy i roztopić czekoladę. No i po prostu wkładamy każdego Maxi Kinga do czekolady, obtaczamy dokładnie, potem umieszczamy w orzeszkach, obtaczamy, żeby po prostu było to tak ładnie obsypane z każdej strony i sami zauważycie, że na tym etapie trzeba być bardzo po prostu szybkim i sprawnym, ponieważ czekolada bardzo szybko zastyga na tych naszych zmrożonych ładnie Maxi Kingach. I właśnie o to nam chodzi, ponieważ jeśli te Maxi Kingi nie byłyby wystarczająco zamrożone, to wtedy przy kontakcie z gorącą czekoladą, no by nam się niestety rozpuściły i mogłaby być mała katastrofa, więc radzę tutaj nie bagatelizować tego czasu mrożenia i poświęcić trochę temu więcej czasu, ale to wszystko zależy od Waszego zamrażalnika. No i wtedy te Maxi Kingi są już gotowe, gdy ta czekolada jest twarda. Tradycyjnie przechowujemy je w lodówce i tutaj możecie nawet je zamrozić, ja też tak robię, ponieważ ciężko byłoby te wszystkie zjeść naraz, a jest to bardzo pożywny i bardzo sycący deser i nie będziecie w stanie zjeść tych wszystkich 5 w szybkim czasie, więc jeśli jest to na jakąś imprezę, to na pewno wszystkie zostaną zjedzone, ale jeśli na trochę dłużej, no to polecam Wam je zamrozić. Dajcie koniecznie znać, jeśli wypróbujecie ten przepis, tradycyjnie wstawcie zdjęcia pod przepisem w komentarzach na moim blogu. No i widzimy się następnym razem w następnym filmie. Dajcie tutaj znać w komentarzach, jak Wam się podobał ten przepis. Ja jestem nim zachwycona i bardzo się cieszę, że w końcu wzięłam się do roboty i zrobiłam Maxi Kinga, ponieważ docelowo Maxi King miał się nawet pojawić w mojej książce, ale ponieważ było tam dużo przeróżnych właśnie takich przepisów z mlecznymi kremami, to stwierdziłam, że zostawię to dla Was i wstawię na YouTube'a. Więc do zobaczenia następnym razem, pa pa!